Siemaneczku ludziska, jestem Bartul, zaczynamy siódmy materiał z Diablo 2. Teraz tak, za chwilkę będziemy walczyć z Andariel i skończymy sobie pierwszy akt. Mamy poziom doświadczenia, wam powiem, który chyba 15, z tego co pamiętam. Nie, 16 już, więc może nawet w tym odcinku już uda mi się uzyskać dostęp do nowego zaklęcia. To by mnie bardzo cieszyło, bo nam troszeczkę to ułatwiło rozgrywkę. Dobra. Za chwilkę będziemy walczyć. W zasadzie powiem wam, że mogliśmy to zrobić w przyszłym odcinku, ale nie było za bardzo czasu. No brakło nam 6-7 minut. No nieważne. Kurde, ktoś nas... O, jest! Jest Andariel. O, cholera. O, chyba już jest po mnie. Chyba już jest po mnie, wiecie co, ja sobie tutaj wezmę teleport w razie W, bo na bank zginę. Przydałby się może antidotum, kurde, wziąć. Gdzie ona uciekła? Jakaś... Nie jakaś trudna, widzę, do pokonania. Aj, teraz będzie kiepsko. Teraz będzie kiepsko. Jest! Ale patrzcie, nic ciekawego na mnie Zła królowa upadła. Nic ciekawego nie zdobyłem. Nic na mnie wypadło. W zasadzie to mówię, mogliśmy to skończyć w poprzednim odcinku już. Nie mogę nieść nic więcej. No ale nieważne. O, tutaj ręczny miecz. Dobra, wiecie co, pierdzieć to. Pozdrawiam cię. Miłego dnia życzę. To wielkie zwycięstwo. Ale czeka nas jeszcze wiele bitew. Będę ci towarzyszył w podróży i wspomagał swoimi umiejętnościami. Pamiętaj, Diablo ciągle gdzieś tam jest. Widocznie szuka czegoś na pustyni. Obawiam się, że ten koszmar się nie skończy, dopóki nie dowiemy się, na czym mu tak bardzo zależy. Śmierć Andariel oznacza odnowę naszego życia. Pogrążone jesteśmy w żałobie po stracie drogich sióstr, ale teraz przynajmniej możemy prowadzić normalne życie. Być może źle cię oceniłam. Twoje czyny są prawdziwie bohaterskie i znać w nich tchnienie szlachetnego ducha, który inspiruje nasz zakon od pokoleń. Żegnaj. Porozmawiamy tutaj z wszystkimi. Nareszcie w naszych sercach może zagościć radość. Mamy wobec ciebie dług, którego nie spłacimy do samej śmierci. Mam nadzieję, że z czasem uda nam się odbudować zakon. A wszystko dzięki tobie. O kurde, pierścienie jakie drogie, po 4000. Okej, resztę rzeczy. Wiecie co, tutaj mamy 18, 12.
Dobra, my zaczynamy drugi akt. Pewnie zaraz obejrzymy jakiś filmik. Dobry wieczór. Dobrze cię widzieć. Naprawdę, wiecie co, można by coś nasycić, ale na razie tu nie ma za bardzo co. O, tu nawet fajne dosyć. Zręczność, powiem wam, no, nic ciekawego nam nie wypada. Ukończyliśmy pierwszy akt, w zasadzie to nawet nie mamy wszystkich przedmiotów żółtych. Tu kurczę, nawet zwykły przedmiot niemagiczny. No słabo dropi w tej grze. Muszę mieć jakieś przedmioty, które nam to zwiększą. Wiecie, zanim z nim porozmawiamy, to jeszcze zobaczymy może u tego... A. Witam. Nikt już z nami nie chce rozmawiać. Karawana jest gotowa. Możemy wyruszyć na wschód do Ludgolean. Dobra, zaczynamy drugi akt. Wiesz, że ta animacja to chyba jakaś taka sprzed 20 lat. Podróżowaliśmy na wschód. Przez góry i rozległe pustynie zniszczonych krain. Dni mijały, a mój towarzysz w końcu opowiedział mi o sobie. Był kiedyś wielkim wojownikiem i dręczy go ponura tajemnica. Całą wieczność podróżowaliśmy przez jałowe pustkowia. Jak długo? Nie mam pojęcia. I zawsze gdzieś na horyzoncie ponury obłok podążał za nami. W końcu wędrówka zakończyła się. Przeszliśmy ostatnie wzniesienie. Przed nami był cel naszej wędrówki. Ludgolean. Lśniący klejnot u stóp Wielkiego Morza. Tej ostatniej nocy rozbiliśmy obozowisko. Usnąłem po raz pierwszy od wielu tygodni. Może to zasługa ciepłego oddechu pustyni albo szumu oceanu. Sny powróciły, ale z pewnością nie moje. Ujrzałem obraz wielkiego maga, Talraszy. Ty też tam byłeś, Tyrael. Pamiętam, że widziałem cię w moim śnie. Jego bracia ścigali wielkiego demona Baala, pana zniszczenia, który swobodnie kroczył po świecie. Próbowali uwięzić go wewnątrz uświęconego kamienia. Ich próby nie powiodły się. Wtedy Talrasza z własnej woli ogłosił, że uwięzi demona w sobie. Tak powstałoby więzienie. Nakazał braciom, by zamknęli go w grobowcu. Tam, głęboko pod piaskami, przez całą wieczność zmagać się będzie z demonem. Teraz już wiesz, czego szukam. To mój brat. A teraz śpi. Wyruszamy o świcie. Dobra, drugi akt, Ludgolean. Następnego ranka poszliśmy przez wzgórza w stronę Ludgolean. Nie miałem wtedy pojęcia, jaka groza tam na mnie czeka. Groza na nas czeka. No, aktor, który podkłada ten głos, to też użyczał. Witaj. Użyczał głosu w Biomutant. Biomutant. I takie mam skojarzenia średnie. Pozdrawiam cię. Jestem Jerchyn, pan Ludgolean. Witaj w moim pięknym portowym mieście. Cieszę się, słysząc, że karawany znów mogą swobodnie podróżować przez zachodnią przełęcz. Od jakiegoś już czasu oblegają nas siły zła, których nie potrafię rozpoznać. To dziwne. Wszystko zaczęło się, kiedy pojawił się mroczny wędrowiec, szukając grobowca Talraszy.
Nikt dokładnie nie wie, gdzie jest pochowany strażnik Bala, ale z pewnością jest to gdzieś daleko w głąb pustyni. Moi ludzie snują opowieści o zmarłych powstających z grobów i o straszliwych stworach czyhających na wydmach, okrytych po światło księżyca. Ja sam byłem świadkiem rzeczy, których nie potrafię w żaden sposób wyjaśnić. Na mój rozkaz port zamknięto, a wszystkie statki handlowe zrzuciły kotwice. I będzie tak, dopóki nie upewnię się, że miasto jest bezpieczne. Atma, właścicielka karczmy, ma dla ciebie ważne zadanie. Idź do niej natychmiast. Jest po drugiej stronie miasta. No, na mnie już czas. Wybacz, że nie zapraszam cię do pałacu. Wszystko się trochę skomplikowało. Pozdrawiam cię. Z godziny na godzinę sytuacja robi się coraz gorsza. Wiem, że wszystko wydaje się być w porządku, ale wierz mi, zdecydowanie nie jest. Jeśli chcesz handlować magią i podobnymi, zajdź do Drognana i Lisandera. Drognan to najmędrszy z ludzi, jakich znam. Nikt nie dorówna mu w magii i pradawnej wiedzy. Biedny Lisander jest prawie głuchy, ale wspaniale przyrządza swoje mikstury. Chcąc wracać na zachód, odwiedź Variva, którego dane ci już było poznać. Fara jest naszym miejscowym płatnerzem. Jest wspaniała i uczciwa. Pomaga też leczyć rany. Elzix to właściciel gospody. Może ma coś na sprzedaż. Gris, kapitan najemników, których wynająłem, aby strzegli bram Ludgolen, utrzymuje porządek w mieście. Są tutaj i inni. Pewnie ich spotkasz. Dobra. Wow. Czekaj, z Varivem może pogadamy jeszcze. Teraz, kiedy Andariel nie żyje, mogę wrócić i odpowiednio uzbroić łotrzycę. Gdy skończę tu handlować, będę mógł wyruszyć do klasztoru. Powiedz mi, jeśli zechcesz podróżować z nami. Możemy się cofnąć w każdej chwili, także to jest też fajne. Dobra, rozejrzymy się tutaj po mieście trochę. Tutaj raczej nic nie znajdziemy. Stój! Nie możesz wejść! Stój! Nie możesz wejść! Ja pierdziu. Dobra, Lisander, Derkel, Kane, Fara. Zaraz tam do nich pójdziemy. Także zobaczymy tu miasto portowe. O kurczę, ładnie tutaj ta woda jest zrobiona. O kurde. No, powiem wam, że ślicznie to wygląda. Zrobimy sobie to takie koło jeszcze. Blokujemy sobie szybką podróż. Mamy Meshift. Witaj. Meshift. Jestem Meshift, kapitan tego statku. Wykonuję rejsy po bliźniaczych morzach, a czasem zawijam do królewskiego portu w zachodniej Marchi. Ostatnio jednak nigdzie nie żeglowałem. Jerchyn kazał mi czekać w porcie na wypadek, gdyby coś się stało. Dobra. W mieście generalnie nic nie ma. Do roboty za bardzo. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak mi dokuczają. Gris całkiem dobrze wszystkiego pilnuje. Nie, żebym nie mógł zrobić tego samego. Przecież wiele razy dawałem dowody mojego męstwa. Mamy Atmę. Nie oczekuję tego od ciebie, ale jeśli chcesz mi pomóc, to będę ci wielce wdzięczna. W kanałach pod naszym miastem grasuje koszmarny potwór, który żywi się ludzkim mięsem. Zabił już wielu z nas, także mojego syna i męża. Jeśli go zgładzisz, to czeka cię sowita nagroda. Ale uważaj, bestia niejednego już wyprawiła na tamten świat. Wejście do tuneli znajduje się pod klapą. Kilka kroków w górę ulicy. No, zaraz nam pewnie się udamy. Mamy pierwsze zadanie. Znajdź się blisko Rada Menta w kanałach Ludgolen. Witaj w Ludgolen, młoda czarodziejko. Mam nadzieję, że twoje umiejętności wystarczą, żeby zmierzyć się z okropieństwami, które dzieją się za murami naszego miasta. Może się okazać, że magini z twoim ograniczonym doświadczeniem nie będzie łatwo samej stawić czoła złu. Nazywam się Drognan i wiem, po co tu przybyłaś.
Spójrz na to, co mam ci do zaoferowania. Może wybierzesz coś dla siebie. Okej, okay, handel. Handel to handel. Tutaj możemy jakieś jeszcze te kupić. O, dla nekromanty coś. Różdżki. Powiem wam, że tutaj no te różdżki są drogie. I nawet nie chcę mi się tego za bardzo czytać. Dobra, w zasadzie tutaj jeszcze... Aha, zaraz tam pójdziemy. Tu mamy skrytkę, dobra. Strasznie coś szarpie tym obrazem. Jedną runę zdobyłem przez cały pierwszy akt. Mam dużą wiedzę na temat starożytnych religii. Wiele lat temu przeszłam szkolenie na paladynkę Zakarum w Świątyni Wschodu w Kurast. Handel naprawić. Zdajemy sobie może coś... jakiegoś towarzysza. Aha, ile tu musimy... Siła 36, 26, 44, 30. O matko, powiem wam, że to będzie ciężko. Każdy potwór będzie mnie brał pewnie na dwa uderzenia. No tej obrony tutaj mamy niewiele, te przedmioty mamy takie badziewne. Szkoda, że nie ma jakiejś stricte zbroi przeznaczonej dla czarodziejki. Tu to jest chyba dla czarodziejki, tak z tego co pamiętam, chociaż nie wiem, czy dobrze mówię. No nie ma takich przedmiotów, które nie wymagają od nas siły. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Może masz w sobie tyle samo chytrości, co Elzix, ten szczur, który prowadzi karczmę? Jeśli jednak potrzebna ci jest mikstura, mogę takową sporządzić. Za odpowiednią opłatą, oczywiście. Wiecie co, bo tutaj będziemy ogrywać trochę tymi truciznami. Kurczę, pas by się przydał większy. Mielibyśmy tutaj miejsce na 3 słoty, później na 4 miejsce. Muszę trochę siły, kurczę, jednak zainwestować. Bez tego to tutaj nie ma szans. Ciężko będzie nam grać, jak nie będę miał mocniejszego pancerza. Tak. Koradrimowie mumifikowali swoich najwyższych kapłanów i rzucali na nich zaklęcia, dzięki którym nawet po śmierci mogli bronić swoich grobów. Nie mam pojęcia, dlaczego jeden z nich stał się tak niebezpieczny. Może Drognan albo Fara będą wiedzieli coś więcej na ten temat? Dobra, w zasadzie to możemy tutaj zrobić to zadanie jeszcze. Tylko gdzie te kanały znajdziemy? A tu są chyba te kanały, chociaż nie. Tu jeszcze mamy, tak, klapa. Pewnie zastanawiasz się, jak to miasto wciąż jest bezpieczne, pomimo tego, co dzieje się tam na pustyni. Powiem ci tylko, że miejscowa straż nie ma nic do tego. Z jakiegoś powodu wszyscy oni są w pałacu. Jerchyn wynają mnie i moich ludzi, abyśmy pilnowali ładu i porządku. Nie jesteśmy tani, ale na tej pustyni lepszych nie znajdziesz. O właśnie. Nie, ja sobie wezmę wojownika, powiem wam. Nie chcę łucznika. Wojownik będzie skupił na siebie uwagę. Będzie atakował z bliska. Ja będę mógł, wiecie, połować z tyłu. Kampić. Z daleka. Dźwięcie i śmiałość. To wszystko jest, widzę, to samo. Dobra. I teraz będę musiał mu tutaj jeszcze rzeczywiście coś założyć. Na razie nie ma nic. Dobra, wchodzimy do kanałów. O kurde, ładnie tu. Kurczę, ja nie mam dalej. Gość się stoi i patrzy, no. To jest trochę nie halo, no. Jakąś aurę mi tutaj zapodał, nie wiem co nadaje. W trzecim akcie zdaje się, że mamy chyba... Nie pamiętam kogo już. W piątym akcie zdaje się, że jest chyba ten... Barbarzyńca, nie? A ten pomocnik w tej grze jest, powiem wam, no strasznie upośledzony. Trzyma się za mną, ja to atakuję, patrzę, on stoi i się patrzy. No kurczę, bez sensu to jest zrobione.
Przydałby się może jakąś postawę agresywną mu wrzucić. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Za mną. Kurczę, nie można tutaj mu coś ustawić, żeby był przede mną, bo był bardziej agresywny i aktywny. Fantastycznie. 5 do siły, nie dla nas, ale mogę to założyć. Miejsce na pasku plus 4, czyli to. Aha, czyli to jest to samo. Tu też mam plus 4 chyba, nie? Tak. Bo ja muszę mu założyć ten przedmioty, żeby był mocniejszy. Nie da się, tak? Pancerz i hełm, dobra. O, dwuręczny miecz, nie, chyba mogę mu to założyć, nie? Nie mogę tego użyć. A, nie mogę tego użyć. Okej. Okay. Włócznie potrzebuję. O, Ludgolem. Tu widzimy chyba przy kanałach. A wiecie co, by nie odblokowałem sobie, kurczę, tego portala. Pustki, kurczę, na tych mapach. Szczurze gniazdo. Gość ucieka, ja to mam atakować. Ajajajajajaj.
narysowana różdżka, jak kurczę nie mam tego. To wygląda. No i stoi się patrzy, no bez sensu to jest zrobione. Co to za aura? Czy możemy jakoś to sprawdzić? Czegoś stoi, chodzi, kręci się, nie atakuje. No to jest jakaś porażka po prostu. Totalna. No, kanał trzeci. Zanim tam wejdziemy, oczywiście to... Ale do Ludgolenu jeszcze nie mam tych no, punktu nawigacyjnego. Nie wiem, czy dobrze to rozdzielam, ale trochę chcę też punktów siły dać, bo no nie możemy nic zakładać. Z takim wyposażeniem nie pójdę na Bala przecież, nie? Czy na Diablo, czy Mephisto. No, bez sensu. Wiecie, to tutaj mamy, aha, 18 poziom, a ja mam poziom, zdaje się, czekajcie, sprawdzić, 17, więc... Na razie może tutaj nic nie będę kupował. Żadnego przedmiotu dla Hasada nie mam na razie, kurde. Straszna kicha.
bardzo niebłąkany potwór. Jestem przeciążona. Co to było? Tak, mamy tutaj księgę umiejętności. Dobra, to sobie zaraz zaniesie do miasta. To jest mi niepotrzebne. Natomiast mamy zbroję, o. Dzięki. Na razie tak nic lepszego nie mam. Nie mogę tego użyć. No a jeszcze nie wracamy. Jeszcze nie wracamy. Bo tu musimy wszystko dobrze wyczyścić. Złoto od potworów. Dzięki. Dzięki. No, 26. Dzięki. Dzięki. 63, także obrażenia. Dużo, dużo lepsze. Tu widzę jeszcze kawał mapy do odkrycia jest. Tutaj trój ząb. 9 do 15. O. Dzięki, 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 dzięki. Wolę, żeby minimalne były większe niż maksymalne, powiem wam szczerze. Obrażenia. Bo to może ten trójząb może być lepszy. 9 do 15. Myślę, że teraz coś kupimy takiego magicznego, bo te przedmioty białe to. Kryształowy miecz, o. Też chyba to możemy mu założyć. Nie mogę tego użyć. A jednak nie. Stoi się, patrzy, no kurde. Jeszcze jakiś hełm musimy kupić, a to u handlarza chyba najlepiej zrobić. Dobra, w zasadzie tutaj tyle. Możemy otworzyć teleport. Aha, teleportu nie użyjemy. A nie, możemy, tylko jeszcze muszę odnaleźć tutaj ten. Gdzie tu był ten punkt nawigacyjny? Chyba gdzieś tutaj. A jest tutaj w środku, dobra. Potrzebujesz pomocy?
To już jest Elzix. Zaraz to może pójdziemy. Zobaczymy tego Elzixa. Czołem. A, to jest. Tego nie sprzedałem. Aha, i ten mają ten pancerz kupić. Gniazda 1, 4 do energii, 25 tu mamy do obrony. 2600 to kosztuje, to niewiele w sumie. No jakiś pancerz by się też mu przydało za... Dzięki! Kupić lepszy. Dzięki. Aj, wróć, co to się stało? Ach, zaginiony zwój Horadrimu. To za szczęśliwy zbieg okoliczności. Jako ostatni żyjący Horadrim, tylko ja potrafię odczytać jego znaczenie. Teraz zobaczymy, co mówią runy. Horadrimscy magowie po uwięzieniu Baala wewnątrz Tal Rasha za pomocą magii odgrodzili komnatę grobową od świata śmiertelników. Ci sami magowie stworzyli potężne laski Horadrimów i nadali im moc otwierania ukrytych drzwi komnaty. Kiedy jedna z lasek mało co nie została wykradziona przez złego czarnoksiężnika, podzielono je na dwie części. Drewniany trzonek i metalowe zwieńczenie. A potem ukryto te części osobno, żeby w ten sposób uchronić je przed zakusami złych ludzi. Horadrimowie przewidzieli plagę zła, która nas teraz trapi, i tak zaprojektowali miejsca, w których ukryli laski, żeby ujawniły się bohaterom, którzy na to zasługują. Takim jak ty. Znajdź obie części laski Horadrimów, a potem połącz je, używając kostki Horadrimów. Wtedy wejście do komnaty grobowej Tal Rasha stanie przed tobą otworem. Mhm, dobra. Atma, gdzie jest Atma? Tutaj. Dobra, idźmy do Atmy po nagrodę. Powiadają, że zemsta ma gorzki smak, ale mnie on odpowiada. Jestem ci dozgonnie wdzięczna. Poza tym rozmawiałam w twoim imieniu z resztą mieszkańców. Kupcy postanowili okazać ci wdzięczność, obniżając ceny swoich towarów i usług. A, i jeszcze Jerchn ma ci coś ważnego do powiedzenia. Znajdziesz go przed pałacem. Dobra, Jerchym. Mamy tutaj 3 punkty umiejętności, ja to zbieram na to, tylko jak zdobędziemy 18 poziom, to i tak nie będę mógł tutaj zainwestować w to więcej punktów. Nie wiem, czy to czasem w tą zbroję też nie zainwestujemy trochę punktów. Błyskawice, seryjne błyskawice. Meteor, ściana ognia, pożoga, inferno. Meteor. Mistrzostwo. No szkoda, że nie dali jakichś nowych czarów. Chociaż jeden, dwa. Człowiek by się cieszył. Jakieś nowe potwory, nowy sprzęt. A tak to praktycznie wszystko, wiecie. Nie może! Z kim to miałem pogadać? Czekajcie, pogadam jeszcze o Warif. A nie, to nie był Warif. Z kim się miałem pogadać? Widzicie, zagadałem się i zapomniałem. Przed pałacem. Dobrego dnia!
Jest tutaj. Wiele słyszałem o twych odważnych czynach. Ufam, że mogę powierzyć ci pewną tajemnicę. Obaj z Drognanem doszliśmy do wniosku, że mroczny wędrowiec, który tędy niedawno przechodził, to diablo we własnej osobie. Drognan uważa, że diablo przeszukuje pustynię w poszukiwaniu tajemnego grobowca, w którym wielki mag Horadrimów, Tal Rasha, uwięził Bala. Musisz znaleźć diablo i położyć kres temu straszliwemu złu, które spadło na nasze miasto. Drognan jest mędrcem, dlatego na pewno udzieli ci rady, jak odnaleźć grobowiec Tal Rashy. Znalezienie go może jednak zabrać ci trochę czasu. Dobra, to sobie na razie zostawiamy. Jeszcze do Elzixa wstąpimy. Wyglądasz na osobę, która niejedno widziała. Wiesz, kiedyś był ze mnie kawał drania. Hersztowałem najgorszej bandzie rozbójników, jaka kiedykolwiek szalała w tej krainie. Teraz prowadzę tu gospodę i staram się trzymać z daleka od kłopotów. Skończyłem z awanturniczym życiem. Wiecie co, można by tutaj ewentualnie, na to strasznie jest drogie. Dobry wieczór. Coś tu kupić, a to ma takie przedmioty zabadziewne. O, widzę, mogę już lepszą zbroję zakładać. O, 14, wiecie co, może byśmy to wzięli. 10 domany. Zdaje się, że później może tych slotów być aż 6 chyba, z tego co pamiętam, na runy. O, to też mogę założyć. Co mi to daje? 7 obrony, to daj mi 8 obrony. 1 do energii, odporności tutaj mamy. Te odporności są całkiem spoko. Dobra, ale to sobie chyba wezmę. Zaraz sobie założymy tutaj te klejnoty, które mam. Też może do many. Zaraz zobaczymy, może coś tutaj. Zbroja. Zręczność odpada. No to mana jest spoko. O, szansę zdobycie magicznego przedmiotu. To co bym sobie wziął? Dobra, tak zrobimy. No 8 obrony, to mamy 14. No i mamy szansę na znalezienie magicznych przedmiotów. I przydoby nam się lepszy pas. Mamy tutaj... O, miejsce na pasku plus 8, właśnie. Tylko muszę mieć 25 siły. Ja cię sunę. 45 nawet tutaj. 25 siły. No muszę zainwestować siły, no nie ma wyjścia. 4 do obrony, jakie badziejstwo. Masakra. Kurczę, no nic tam nie wypada ciekawego. Zobaczę, może tutaj jakieś rękawice kupimy. A, tutaj też gówno jest. No ale tu mamy 8 do obrony, a nie 4. Także lepiej. Tu mamy do many 7 punktów. A buty to też takie badziewne, że... Straszna kicha. Butów też nie założę, bo widzę, nie mam siły lepszych. Dobra, ludziska, to wszystko w tym materiale. Oczywiście będziemy grać dalej, będziemy tutaj eksplorować już te tereny poza Ludgolen. Jedno zadanie udało nam się zrobić. Przeszukuję salę umarłych pod suchymi wzgórzami, znajdź grobowy z Tal Rasha. Dobra, dzięki za oglądanie, to wszystko w tym odcinku. Możecie zostawić kciuka w górę. Będę wiedział, że oglądaliście materiał. Cześć!